Chupacabra. Z języka hiszpańskiego dosłownie wysysacz kóz. Zwierzę, którego istnienia nie udało się wiarygodnie potwierdzić. Jej rzekome występowanie powiązane jest z Portoryką, skąd pochodzą pierwsze doniesienia, oraz z Meksykiem i południowymi stanami USA. Nazwa rzekomego zwierzęcia wzięła się stąd, iż ma ono napadać na zwierzęta domowe i wysysać z nich krew. Pomimo, że wiele osób twierdzi, iż chupacabra może być rzeczywiście istniejącym zwierzęciem, większość naukowców uważa ją za legendarne stworzenie. Rodzaj współczesnego mitu. Kryptozoolodzy sugerują, jakoby chupacabra była nieznanym gatunkiem zwierzęcia lub kosmitą. Istnieje również teoria, wedle której chupacabra jest domowym zwierzęciem kosmitów. Czy chupacabra to wymysł, czy rzeczywistość? Zobaczmy film, tylko czy ten film to rzeczywistość, czy... Chłopacy! Chłopacy! Co tam? Nie krzycz tak, łyb. Ej, chłopaki, nie jest dobrze. Szykaj do reklamówki. Ale ja nie o tym. To śpią, bo posłów spasili. Ej, no ale jedziemy chyba trochę za długo. A górnie widać tylko jakieś lasy i pagórki. Co? Rzesz. Kurwa mać! Knysza, czy to według ciebie jest szczytna? No nie. No pewnie, że nie, bo to jest szczytno! O Boże, każdemu się może przytrafić mała pomyłka. Nie wzywaj imienia Pana Boga! No daremno. Mała pomyłka? Ładna mi mała pomyłka. Skoro jesteśmy Bóg wie gdzie na jakimś zadupiu. Daj mu spokój. To właśnie wyluzuj. Nie mów do mnie wyluzuj. O Jezu, szczytno, szczytna, to taki czechosłowacki błąd. Czy to droga na Leśny Dwór? Nie wiem, nie jestem stąd. Tak, szefie. Jestem już w drodze. Oczywiście. Zrobię co trzeba. Będziesz zadowolony. W sumie to muszę już kończyć. Jakiś problem, panienko? Panienko? Dziwna sprawa. Najpierw pukanie, a potem wziął się i stanął. To faktycznie dziwne. U mnie zazwyczaj jest tak, że najpierw stanie, a później jest pukanie. I świnia. Może i świnia, ale za to w pełni mobilna. Dla ciebie to pewnie nie ma zbyt wielkiej różnicy między Austrią a Australią, między cjankiem a cynamonem, między kurą... Ale dobra. To nie ma sensu. No, nie wiem jak to się stało. Przecież na bilecie jak byk jest napisane, że doszczytna. W ogóle widziałeś te bilety? Oglądałeś je? No tak, sam oczyma swymi to widziałem. Chłopaki, teraz to już nie ma żadnego znaczenia. Musimy się zastanowić, co robimy dalej. Musimy dostać się do jakiegoś większego miasta. Stamtąd będzie nam prościej dojechać do celu. No przepraszam chłopaki, ale całe to pora, czego się nie dotknę, to zepsuję. Normalnie aż strach sikać. Będę nad jezioro! Nie wiem! Nie jestem stąd! Kierowniku! Częstujcie ogry! Nie mam! Nie jestem stąd! Cudowny strzał lewatą wszystkiego i piekące się będzie mnie poprzeć. Stoyer przygotowali buka drogi i nadal prowadzi to przy dobera. No wiecie gry. Idę się zleszczać. Ja też. Jeżeli twoje dziecko nosi długie włosy,
albo ogląda zagraniczne filmy, albo filmy z USA, albo gra w te komputerowe gry, to wie, że coś się dzieje do Skinta, wybacz, nie jestem jakaś pierdolona finta. Choć mówili kiedyś na mnie kwinta, to teraz piję to wódę z gwinta. W głowie teraz winta, słuchaj bracie, niepotrzebny mi nie. Sam sobie poradzę, znasz taką fazę. Doskonale, rozjebany łeb już kurwa na stałe. Życie, 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 życie pojebane wiem. Ale idę po ideach, to tu widzi sens. Ej, jutro zrobię analizę. Życie, 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 pojebane wiem. Ale idę po ideach, to tu widzi sens. Widzę głowy, poryte, poryte głowy. Widzę, nie wiem o CP, jutro zrobię analizę. Potrzebujecie ognia? Z nieba nas padłeś, prontusie. No my to już chyba. To już. Sorry, mało mam! Pomocy. Właśnie przybywam z odsieczą. Fajnie. Gdzie to w pobliżu jest jakieś większe miasto? Niecałe 50 kilometrów stąd jest Olsztyn, a ja właśnie tam jadę. Siadaj, to cię podrzucę. Tak, tylko że ja nie jestem sama. Jesteś z koleżanką? Z nimi. Musicie chyba bardzo potrzebować adrenaliny, skoro podróżujecie w takie miejsca. Jakie takie? Jak to, nie wiecie gdzie jesteście? Tutaj, zaraz za tym lasem, są kozie laski. No to współczuję, ale my dziewczyn nie szukamy. Kozie laski, tak się nazywa wioka, nie słyszeliście o niej? Raczej bym o niej zapamiętał. Nie słyszeliście o tych kozich laskach? Oprze najświętsza panienko. Przecież od kilku tygodni pół Polski o tym huczy. Od jakiegoś czasu w tych okolicach żyje jakiś nieznany stwór. Tak. To my chyba jesteśmy z tej drugiej połowy. No ale mów, o co chodzi? Ludzie są przerażeni, bo coś dziwnego żyje w tych okolicach. Kilka osób to widziało i zgodnie twierdzą, że nie przypomina to żadnego znanego im zwierzęcia. Taka polska czupakabra? Zziera też bydło? Na początku atakowała trzodę. No jasne. Jaki kraj, taka czupakabra. Jak mawia staropolskie przysłowie, nie nazywaj szamba perfumerią. Skoro to wpieprza trzodę chlewną, to nie jest żadna czupakabra, tylko najzwyklejszy knurozjad. Wielkie Michalo! Poczekaj! Na początku atakowało trzodę. Ale w ponad miesiącu atakowało. Ludzie! Ore ty. Ale fatalna ta droga. Normalnie dziurze na dziurze. A ty to chyba jesteś kubicem kibicy, że tak pędzisz. Ki? Kibicem kubicy chyba chciał powiedzieć. Przecież tak powiedziałem. Spokojnie, jak żyję, nie miałem jeszcze zadrapanego oka. Ty patrz gdzie jedziesz, bo zajedziesz tam gdzie patrzysz. Uważaj!
Jezu, Jezu, co to jest? Sarna? Dzik chyba. Czupakabra. Pies raczej. Jezu, musimy coś z tym zrobić. A to różnica jakaś, to jest pies, kot czy foka? Cokolwiek by to nie było, dalej nie pojedziemy. Co? Nie ruszymy się nawet o metr. Zaczekajcie, muszę zadzwonić. Słuchajcie, chłopaki, musimy coś zrobić. Ten pies miał pewnie jakąś rodzinę. Tak, na pewno miał żonę, ale zgaduję, to suka była, więc na pewno ma to w dupie. Przestań, wiesz o co mi chodzi. Co proponujesz więc? Będziemy chodzić ze ścierwem psa od domu do domu i pytać: przepraszam, czy to państwa pieseczek? Chcieliśmy go oddać, tylko ma trochę mordką murusaną. Przyjmij do wiadomości, że cokolwiek to jest. Jest to martwy jak Elvis. Bracia, nie kłóćcie się. Słuchajcie, musimy tu przenocować. Dziś już nic nie załatwię. Jutro przed południem przyjedzie kumpel z lawetą i załadujemy auto. A was stawi na dworzec. Że niby mamy tutaj przenocować? Nasza piątka i czupakabra? Spoko, spoko. Właśnie dlatego zawsze mam przy sobie to. O mateczko, przenajświętsza. Kurwa, schowaj to, zanim komuś trafisz w oko. Skąd to masz? Luzik, panowie. I panie. Ty w ogóle masz na to papiery? Mam mieć. Żółte chyba. Wychowała mnie ulica. Nie wiem, jak się z tym obchodzić. Sezamkowa? No i żółty ptak. Nasza wielki, wielki ptak. A to jakaś jest różnica? No, uwierz mi, że pomiędzy żółtym a wielkim ptakiem jest kolosalna różnica. Ludzie, o czym wy gadacie? Spokojnie. Znam się na tym. Kurwa, co ty myślisz, że jesteś jakiś James Bond? Nie! Agent Tomek! Ej, chłopaki! A pamiętacie tą dziewczynę od nas z uczelni? Co przyniosła się na drugim roku do Warszawy? Ona ma chłopaka, który ma pomoc drogową pod Warszawą właśnie. Która to? No ta blondyna z dużymi notami. To nieważne, a masz do niej jakiś numer? Ona miała na imię jakieś zwierzątko. Co? No jakieś zwierzątko leśne, no nie mogę sobie przypomnieć. A może to jej facet miał na imię Daniel? Nie, ona miała na imię jakoś Łania, Sarna... Sara, o, ona miała na imię Sara. No rewelacja, twój tok rozumowania mnie po prostu powala. Czy ty kiedyś zmądrzejesz? Tak, znaczy nie. Ale o co ci chodzi? No przecież sobie przypomniałem. Masz do niej jakiś numer? No nie, no nie mam. No to nie mam więcej pytań, no. Co to? Kojot! Może kojot? Co? Kojot? W Polsce? I może zaraz przebiegną tędy bizony? No nie wiem, może kuna albo łasica jakaś. A nie przyszło wam do głowy, że to po prostu wilk? Coś ty. To tutaj są wilki? Tak. A zaraz za drzewa wybiegnie Gawliński i zacznie wyć obaśce, co ma ładny biust. Ojejku, jak zwał, tak zwał. Kojot to taki wilk, który mieszka w Stanach, a bizony to takie żubry, tylko made in americano. Tak, tak. I one wszystkie wyjechały za wielką wodę, za chlebem. Coś ty, przecież one nie jedzą chleba. Jedzą, tylko z dżemem. A suchy chleb jest dla konia. Wiesz, koń, taki amerykański Mustang. Ale macie z nim wesoło. Niestety muszę wam przerwać tą piękną dyskusję rodem z Discovery. Proponuję spróbować zasnąć. Jaja sobie robisz? Poczekaj, daj mi skończyć. Dwie osoby będą czuwać. To znaczy, po dwóch facetów. I będziemy się zmieniać. Na przykład co 2 godziny. A nad ranem może coś złapiemy. A jak nie, to zabierzemy się tą lawetą. To się trzyma kupy. No dobra, to ja zaczynam pierwszy czuwać. Ale chcę z moherem. Co? Dlaczego ze mną? Bo muszę cię sprowadzić na właściwą drogę, synu! No co? Co się tak gapisz, jak mnie topesz? Spoko. To ja z Tośką i Knyszą idziemy spać pierwsi, a za 2 godziny nas obudzisz, to się zmienimy. A ty, kochanie, będziesz spać całą noc. Pewnie oka nie zmrużę. No dobra, to mamy wszystko ustalone. Co?
Co się dzieje? Spoko, spoko, jem kolację. Kolację? To ty, kurwa, śruby zjesz? Nie, kostki mleczane. Bez mleka na sucho? Nie ma mleka. A poza tym mleko jest tłuste, a muszę schudnąć. Co musisz? No schudnąć muszę parę kilo. Ożesz. To sobie je wodą zalej, żebyś mi nie, tu nie chrubotał, bo zasnąć nie idzie. A poza tym mam cię już, kurwa, serdecznie dosyć. Idę do chłopaków. Zastanawiam się, jakim cudem trafiliście taki kawał od celu. Kto był taki genialny? Co? Kto? Co kto? Co kto? To ja się pytam, co kto? No kto dał dupy? A dał? Gdzie? Teraz? Jezu, nie wierzę, że wy studentami jesteście. No jesteśmy studentami. No ty pewnie na kulu studiujesz. Nie na hu. To znaczy na Chrześcijańskim Uniwersytecie Jedności w Poznaniu. No to jak się tutaj znaleźliście? Wczoraj mieliśmy ostry melanż. W zasadzie zachlaliśmy pały i od razu po tym wsiedliśmy do autobusu. Każdy spał w autobusie. Ty też piłeś? A co, to, że jestem chrześcijaninem, nie znaczy, że mam świętym zostać. Mnie też nieraz się zdarzy zgrzesić. Dobra, dobra, nie unoś się. A co piłeś? Pewnie wino. Msowe! Coś się stało? Coś z Tośką? Gdzie jest Klisza? Widział ktoś się? Zesram się zaraz! Aaaa! Masz tą Kliszę, bo zaraz się zesram! Coś mówiłeś, bracie? Gdzie zes? Nie bluźnij. Kurwa, masz tą Kliszę czy nie, bo zaraz ci nasaną plecaka! Masz te swoje płatki mleczane. Poszukaj plecaku. Ale jazda, ja to czegoś nie rozumiem. Po co ci Klisza do srania? Kurwa, to jest Klisza, ty zaraz zobaczysz odbitki? Ja pierdolę, ale mi się ekipa trafiła. Wyrażaj się, Bóg na ciebie patrzy. Jestem ateistą. Serio? Jak Boga kocham, a to Moher od zawsze taki święty jesteś? Pewnie jak byłeś w łonie matki, to się pępowiną biczowałeś. Daj mu spokój. A ja nic do niego nie mam. Tylko zastanawiam się, czy on zawsze taki był? Odkąd go znam? Nie zawsze. Zaczęło się, gdy miałem 15 lat. Ojciec często wracał z pracy pijany i awanturował się na cały dom. Aż pewnego razu matka nie wytrzymała i... Zlała go? Nie. Kiedy zasnął, pijany, położyła na nim obrazek Matki Boskiej. I więcej nie widziałem ojca pijanego. Przestał pić? Nie. To znaczy nie wiem. W ogóle już go później nie widziałem. Ty, Moher! A co ty za muzę masz na tych sławkach? Teraz metal chrześcijański? Czy może hip-hop? Wiesz co? Nie chcę mi się z tobą gadać. Masz tu Fidela, a ja idę się przejść. Poczęstuj mi piwem z łaski swojej, bo tak mi w gardle zaschło, że na oczy nie widzę. O, bubr, moje ulubione! O kurwa! Dlaczego nie ma was w aucie? Jezu, jaki miałam straszny sen. Słuchaj, to ponad moje siły, żeby wytrzymać na tak małym terenie z Knyszem. A właściwie to gdzie chłopcy? Moher gdzieś pielgrzymuje, a Knysza nawozi glebę. Mieliśmy trzymać się kupy. No tak,
ale Knysza wziął to zbyt dosłownie. Ona ma rację. Nie powinniśmy się rozdzielać. Dobra. Idę ich poszukać. To ja idę z tobą. Moher! Knysza! Chyba nie powinniśmy iść dalej. Gdzie oni są? Z nimi to gorzej jak z dziećmi. Wracajmy, już boję się. Nic się nie bój, jesteś ze mną. Jesteś w końcu sam, może to wykorzystamy. Przestań. Ty to zawsze znajdziesz odpowiedni czas i miejsce. Ej, na to zawsze jest odpowiednia pora. Może jestem dziwna, ale nie mam ochoty na figle, gdy gapią się na mnie jakieś oczy czupakabry. Chyba nie wierzysz w te bzdury. Chodź, tak pokażę ci prawdziwą czupakabrę. Wariat jesteś. A co on taki kudłaty? Co kudłaty? Jak kudłaty? Zupełnie przypadkowo. Mamy 4 nowe ofiary naszego stworka. Nie wiem, jacy studenci. Jak tak dalej pójdzie, to szef dostanie te działki zupełnie z Afryko. A, czy przyjdzie tu kogoś po mnie, bo auto tu mi naprawdę padło. Będę kończyć. Kochanie, nic ci się nie stało? Kotku, bardzo cię przepraszam. Co? Co się dzieje? Ile widzisz palców? Co się stało? Kochanie, nie wiedziałem, że ten durny bidon się tak odbije. Dostałeś w banie! Potrzebujecie pomocy? Tak! Nie!